www.rdh.pl. Za nami styczniowa sesja Rady Powiatu Jaworskiego. Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017. Stan bezpieczeństwa w powiecie jaworskim Komisji Bezpieczeństwa wygląda bardzo dobrze. Kilka jest takich spraw, małych spraw do jeszcze wykonania po prostu w temat obywateli, zagrożenia na mieście, a w ogóle stan w strażach pożarnych państwowej czy ochotniczej straży przedstawia się bardzo dobrze, w policji również. No i jako komisja nie miała w tym roku w ogóle do sprawozdania jakichś tam w ogóle zarzutów.